Dzień dobry, z tej strony Konrad Czarnecki, a to jest kolejny odcinek podcastu Kontrasty. Dzisiaj w studiu wspaniały gość, pisarz, publicysta, historyk, współautor bardzo popularnego ostatnio podcastu Dwie lewe ręce, a także autor tejże książki Wieczna Lewica. Marcin Giełzak jest moim gościem. Dzień dobry. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie i za ten niezwykle hojny wstęp, po którym mogę już chyba tylko rozczarować. Przyjemność po mojej stronie i myślę, że nie ma takiego ryzyka. A zacznę na sportowo, bo szczerze mówiąc, mając przed sobą prawdziwego łodzianina, nie mogę sobie odmówić tej przyjemności i nie zadać pytania fundamentalnego, czyli Widzew czy ŁKS? Oczywiście, że Widzew, to zresztą książka, która leży tutaj na blacie, powinna wszystkim podpowiedzieć. Robotnicze Towarzystwo Sportowe i czerwone trykoty Widzewa oczywiście mi towarzyszą od dzieciństwa, ale nie dlatego, że zawsze byłem taki PPS-owski i znałem całą historię i wiedziałem, jak Widzew powstał, ale po prostu dlatego, że jestem ze Śródmieścia i to z tej części Śródmieścia, gdzie absolutnie nie było żadnego wyboru. Nieopodal miejsca, w którym mieszkam, to znaczy na takim pograniczu Śródmieścia i Bałut, jest taki wielki napis, RTS wita w piekle. No tak, to rzeczywiście odpowiedź była dosyć intuicyjna. No i właśnie ja też na tę okoliczność mam przygotowaną taką anegdotę, która nawiązuje właśnie z jednej strony do Widzewa, z drugiej do mojej Jagiellonii, bo ja jako białostoczanin, no to też ten wybór jest naturalny. A z trzeciej właśnie w pewnym sensie do tematu naszej dzisiejszej rozmowy, spotkania. No, otóż jeśli ma pan dobrą kibicowską pamięć, to może pan pamięta, że no, już dobrych parę lat temu, ponad dekadę, grał w Widzewie taki obrońca Ugo Ukach, nigeryjski. On w 2012 roku przeniósł się z Widzewa właśnie do Jagiellonii, gdzie grał przez parę kolejnych sezonów. Był tam długo zawodnikiem pierwszego składu i bardzo takim ważnym elementem, ważnym członkiem zespołu i szybko też zdobył sobie sympatię białostockich kibiców. No a zaznaczmy, że były to czasy, w których Białystok był no może nie tyle znany, co było często i głośno o różnych incydentach rasistowskich czy ksenofobicznych właśnie wydarzających się w Białymstoku. No, były to też czasy, gdzie no, naprawdę można było dostać w papę, mając niewłaściwy kolor skóry i zapuszczając się w niektóre rejony miasta, a Marcin Kącki pisał głośną książkę Białystok, biała siła, czarna pamięć. No i w tych czasach pamiętam taki wywiad z jednym z przedstawicieli białostockich środowisk kibicowskich, w którym właśnie tam ten dziennikarz pyta tego kibica, że jak to jest, że wy krzyczycie tutaj Polska dla Polaków na co dzień na manifestacjach, a idziecie na mecz i nie macie problemu, żeby skandować z uwielbieniem nazwisko czarnoskórego Nigeryjczyka, który gra dla Jagiellonii. No i ten facet tak się zastanowił i po chwili odpowiedział z rozbrajającą szczerością, że on nie jest czarny. No i właśnie mam takie wrażenie, czy pan nie próbuje do tego samego przekonać czytelnika a propos lewicy i socjaldemokracji. Bo no, proszę może wybaczyć ten jowialny żart, ale pytanie jest całkiem serio. Także czy to jest próba jakiegoś odkłamania mitu lewicy, przekonania czytelnika, którego, no, myślę, że jakbyśmy tutaj zaraz wyszli i spróbowali zrobić jakąś uliczną sondę i tak poprosili ludzi o wymienienie jakichś pierwszych skojarzeń z socjaldemokracją czy właśnie lewicą przez małe L, no to pewnie byłaby to jakieś postulaty progresywizmu w sferze obyczajowej i może właśnie jakby ktoś usłyszał socjaldemokrację, to pomyślałby PRL. Także no właśnie jak to jest z tą percepcją lewicy w Polsce, jakby pan chciał, żeby było? Zacząłbym od tego, że kibic, którego pan zacytował, był na swój sposób postępowy. Przypomina mi trochę Martina Luthera Kinga, który mówi, że człowiek nie powinien być osądzany z uwagi na kolor swojej skóry, ale na przymioty swojego charakteru. Czy też jak się mawia we Francji, że drużyna jest trójkolorowa, biało-brązowo-czarna, ale gra jeden kolor, gra kolor niebieski. Więc w tym rozumieniu to mi taki szeroki solidaryzm i taka wiara w to, że
że wszyscy wolni ludzie są braćmi, jak było, co było hasłem naszych legionów, które mamy w hymnie narodowym, jest bliskie. Pamiętajmy też o tym, że na Haiti, gdzie wybuchło pierwsze wielkie powstanie czarnych niewolników, które doprowadziło do powstania niepodległego państwa, niepodległej postępowej jakobińskiej republiki, tam w konstytucji znalazł się zapis, że Haiti jest republiką wyłącznie dla czarnych. No ale po stronie Haitańczyków walczyli również Polacy, których Napoleon tam wysłał, a którzy przeszli na stronę wolności. No więc trzeba było coś z tymi Polakami zrobić. Zatem dodano następne kilka słów. Jest to republika dla czarnych i wszyscy są czarni bez względu na kolor ich skóry. Więc jest to cała w ogóle postępowa tradycja. No a chyba z Jagiellonii Białystok do Widzewa przyszedł Marek Citko, prawda? Jeszcze to zresztą do nas łączyło, że to była taka jedna z największych legend Widzewa. W ogóle wielka triada, ruch Widzew-Jaga, więc łączy nas też. To prawda. Ja z Łodzi pamiętam dużo też emblematów, na przykład ruchu Chorzów i uściśniętych dłoni w braterskim objęciu. Natomiast przechodząc już do pana zasadniczego pytania, powiem tak, prawda nie ma udziału w klęskach swoich obrońców. Z faktu, że wyobrażenie lewicy zostało wykoślawione i było systematycznie wykoślawiane, chociażby przez 50 lat komunizmu, kiedy mieliśmy problem tego, co się zwykło nazywać w literaturze problemem skradzionych sztandarów PPS. To znaczy, że komuniści po prostu wzięli cudzą tradycję, cudze słowa, emblematy, hasła, pamięć, tradycję i zaczęli mówić, że to wszystko jest ich, co doprowadziło do tego, że na poły ta tradycja została zapomniana, na poły została zhańbiona. Można po prostu przyznać, że no dobrze, w takim razie złodziej jest właścicielem, a gwałciciel jest mężem i trzeba z tym żyć, a można powiedzieć nie, nie godzimy się na to, będziemy to odzyskiwać. Analogicznie już po 1989 roku można powiedzieć, no cóż, skoro bardzo wielu ludzi doszło do wniosku, że najlepiej lewice mogą robić wielkie globalne korporacje i w sumie po co jakieś partie polityczne, związki zawodowe, po co think tanki, po co lewicowa prasa, skoro to wszystko się sprowadza do tego, żeby zaimportować do Polski amerykańskie wojny kulturowe i żeby doprowadzić do zmiany tematu na masową skalę, czyli żeby powiedzieć, że nas to absolutnie nie interesuje problem nierówności, nas interesuje sprawa reprezentacji. Nas nie interesuje w żadnej mierze problem wyzysku. Nas interesuje wyłącznie kwestia uprzedzeń. No to w takim wypadku ktoś, jeśli bardzo chce, może to nazywać lewicą, ale dla mnie to jest jakaś tam zdegenerowana forma liberalizmu, takiego hiperindywidualizmu, który każe ludziom angażować państwo i społeczeństwo w spełnianie ich indywidualnych potrzeb, podczas gdy te same korporacje wysyłają później mailing do swoich pracowników, żeby nie wstępowali do związków zawodowych, to jest autentyk, żeby nie wstępowali do związków zawodowych, bo związki zawodowe są zdominowane przez białych cis mężczyzn, no i w tym momencie koło się zamyka. No, ja w ciągu ostatniego roku miałem okazję rozmawiać z paroma politykami właśnie już tej lewicy przez wielkie L w Polsce, czy to gdzieś tam w kuluarach, czy w różnych programach. I zawsze tak starałem się jakoś wpleść w rozmowę i zadać pytanie, jak oni widzą przyszłość właśnie ruchu lewicowego jako, no, po pierwsze w rozumieniu politycznym, ale też jako właśnie formacji intelektualnej, myślowej, właśnie ideowej może. No i od nikogo nie uzyskałem pytania. Także, no właśnie, jaka jest ta lewica, na którą zasługujemy, ale tego nie wiemy. Ja jestem, że tak powiem, reakcjonistą lewicy, to znaczy, co zresztą też w swojej książce dość szeroko opisuję. Ja uważam, że formułą właściwą i już dawno temu odnalezioną jest formuła socjaldemokratyczna. Socjaldemokracja w moim odczuciu spełniła swoje zadanie szczególnie dobrze i do jakiegoś stopnia ona jest jak powietrze, którym oddychamy. To znaczy nawet sobie nie zdajemy sprawy, ile rzeczy było niemożliwych przed tym, jak socjaldemokracja powstała i zaczęła rządzić. I ile trzeba było walki i czasem przelanej krwi, żeby zdobyć takie rzeczy jak 8-godzinny dzień pracy, jak to, że każdy człowiek ma jeden głos, jak podstawowe uprawnienia socjalne, takie jak renty, emerytury. To wszystko nie spadło z nieba.
nieba, ani to wszystko nie było przedmiotem szerokiego konsensu od prawa do lewa. To było coś, o co trzeba było walczyć, a jednocześnie socjaldemokracja pozwala zachować cały dorobek demokracji liberalnej. To jest bardzo częste nieporozumienie, że jeśli ktoś krytykuje liberalizm z pozycji lewicowych, no to niektórzy wyczytują z tego, że jest antyliberalny, że chciałby na przykład ograniczać wolność słowa, wolność wyznania, wolność prasy, wolność do prowadzenia działalności gospodarczej itd., itd. Tymczasem absolutnie żaden tego rodzaju problem nie występuje w krajach, w których nawet socjaldemokraci mieli przyjemność rządzić lat 40 z rzędu, jak to było w Szwecji. Socjaldemokracja jest po prostu kolejnym krokiem w moich oczach w rozwoju demokracji liberalnej. Ona po prostu mówi, trzeba przejść od demokracji liberalnej do demokracji społecznej, ponieważ demokracja społeczna dotrzymuje tego, co demokracja liberalna jedynie obiecuje. Możemy sobie zapisać w konstytucji cały szereg formalnych praw. Możemy mieć, każdy ma prawo do mieszkania. Ale jeżeli nie będziemy korygować mechanizmu rynkowego, żeby uczynić to rzeczywistością, to prawo pozostanie na papierze. Możemy powiedzieć, każdy ma prawo do opieki zdrowotnej, ale jak nie stworzymy służby zdrowia, idąc wzorem tego, co po II wojnie światowej zaczęli Anglicy, a po nich zaczęli kopiować wszyscy, do stworzenia Narodowej Służby Zdrowia, to prawo pozostanie tylko na papierze. Możemy powiedzieć, że ludzie mogą dowolnie rozwijać swój talent, umiejętności i tak dalej, ale jeśli nie stworzymy do tego podstaw poprzez odpowiedni system szkolnictwa, to wszystko pozostanie na papierze. W związku z powyższym chcę urzeczywistniać ideał demokracji społecznej. No właśnie, ale nawiązując do tego, co powiedziałem na początku, no bo mówi pan racjonalna, rozsądna, odczarowana, niegroźna lewica, socjaldemokracja, no to myślę, że w Polsce dla wielu to jest trochę, z tym jawi się jak Yeti. No, niektórzy dziwni ludzie o tym mówią, ale nikt tego nigdy nie widział. I może właśnie no problem jest w tym, po pierwsze, braku tak łatwo dostępnych doświadczeń z najnowszej historii politycznej, a po drugie, no właśnie braku może świadomości historii, tradycji socjaldemokratycznych. No, pan, jak znalazłem informację, zajmuje się też zarządzaniem, marketingiem. To jaki marketing powinna mieć idea dzisiaj właśnie lewicowości czy socjaldemokracji w tym rozumieniu, które pan tutaj przedstawia? Czy właśnie, no nie wiem, jakby miał pan rozmawiać z jakimś moim rówieśnikiem, to umiałby go pan przekonać, że Ignacy Daszyński był cool? Myślę, że umiałbym, a już na pewno Józef Piłsudski. Ale dużo lepiej to ode mnie zrobił Szczepan Twardoch, który w takiej powieści jak na przykład Król pokazuje Polską Partię Socjalistyczną i organizację bojową PPS-u. Jakie pokazuje rzeczywistości? Teraz trzymam się tego historycznego wywodu, możemy zaraz przejść do współczesności. No w czasach, kiedy hasłem bojowym kręgów narodowo-demokratycznych czy konserwatywnych jest pomiłujcie wasze błagarodie i wszyscy strasznie się boją każdego carskiego stójkowego i czynownika, to PPS jako jedyna partia w Polsce, jako jedyna, nikt więcej poza nimi nie rzuca hasła niepodległości Polski. Wszyscy mówią, może wybłagamy autonomię. PPS rzuca hasło niepodległości Polski i wskrzeszenia czynu niepodległościowego. Czyli nie sobie pogadamy o niepodległości. Będziemy o nią walczyć z bronią w ręku. No i kto o nią walczy z bronią w ręku? Tacy ludzie jak Piłsudski, jak Arciszewski, jak Sulkiewicz, innymi słowy. Ktoś, to wygląda trochę jak Jesse James. To znaczy ma rewolwer w ręku, nikogo się nie boi, nikt mu nie podskoczy. I on właśnie mówi, tak, zrobimy skok na pociąg i zabierzemy ruskim pieniądze, które zbierają nielegalnie w podatkach, które tutaj mamy. To są ludzie jednocześnie, którzy są ciekawi nie tylko pod względem takiej wyrywności, buntowniczości. Oni są też ciekawi intelektualnie. Jak się czyta Bibułę Piłsudskiego, jak się czyta Legendę Młodej Polski Stanisława Brzozowskiego, do dzisiaj książkę, którą podobno żołnierze Legionów Polskich w 1914 roku mieli mieć w plecakach, wyruszając na front. To jest cały czas żywe. Józef Czapski, który miał skomplikowany rodowód, mógł być jednocześnie Polakiem, Niemcem i Rosjaninem, mógł sobie dowolnie wybierać ze swoich arystokratycznych przodków, powiedział, że Brzozowski go przyciągnął do polskości, bo polskość wydawała mu się być taka radykalna. Właśnie polskość była cool. Niemieckość, rosyjskość były takie poprawne, salonowe, a polskość to była niemalże wyznanie wiary, że ja jestem buntownikiem, dlatego wybieram bycie Polakiem. Często się też zapytał pana Daszyńskiego. Daszyński był przede wszystkim fascynującym mówcą. I każdy, kto
słyszał go przemawiającego na żywo, mówił, że to Daszyński mógł przemawiać w strugach deszczu i nikt nie zauważał, że deszcz pada. Daszyński, co często też widzimy we wspomnieniach, zwłaszcza działaczek PPSD, Polskiej Partii Socjalno-Demokratycznej, PPS-u, był też bardzo przystojnym i eleganckim mężczyzną, co też wpływało na jego odbiór. A jak się tak szerzej rozejrzymy po historii socjaldemokracji, no to nie był cool na tle dzisiejszych polityków Olof Palme czy Willy Brandt, więc powiedziałbym, że to zawsze była broń w rękach socjaldemokracji, że miała tych przywódców, którzy byli trochę bardziej z poluzowanym krawatem, trochę z papierosem zwisającym z kącika uszu. Mieli taką charyzmę, taką buntowniczość, a zwłaszcza młodych ludzi buntowniczość przyciąga. Natomiast oprócz tego... Czyli widzi pan potencjał, żeby ożywiać te tradycje i inspirować właśnie na duchu tych doświadczeń. Skąd na przykład tak wielkie zainteresowanie teraz, jak patrzymy na literaturę, na film, na tego typu rzeczy? Co teraz jest na topie, na przykład jeżeli chodzi o akademicką literaturę? Adam Leszczyński, Kamil Janicki, te wszystkie książki o pańszczyźnie, o dziejach polskiego chłopa, o dziejach chłopskiego oporu. Jeśli chodzi o powieści, to właśnie w ostatnich latach się ukazało, jak te wzmiankowane Szczepana Twardocha, ale też jest książka Wacława Cholewińskiego, która się niedawno, czy parę lat temu ukazała, również w tematyce PPS-owskiej utrzymana. Teraz przebojem na platformach streamingowych był Znachor, no też film o bardzo mocnym takim przekazie społecznym i o zdrowej dawce krytyki społecznej, no, czyli jest jakiś głód na coś takiego. Więc ja bym podkreślał, że lewicowość jest w polskiej tradycji bardzo dobrze umocowana. Od czasów Jakobinów Polskich, Kuźnicy Kołłątajowskiej, Powstania Kościuszkowskiego, przez Legiony Polskie, przez Wielką Emigrację, przez Czerwonych w okresie Powstania Styczniowego, przez Bunt Łódzki, Rewolucję 1905 roku, Legiony Piłsudskiego, PPS-WRN w ramach Armii Krajowej. Wśród żołnierzy wyklętych byli socjaliści, Łukasz Ciepliński chociażby, później był Komitet Obrony Robotników, później była lewa flanka Solidarności, więc to zakorzenienie lewicy, to nie jest nic obcego, importowanego, jest według mnie ważne, ale jednocześnie nie ma sprzeczności, żeby przypominać na każdym kroku, że w każdym europejskim państwie, zachodnioeuropejskim państwie, jest rzeczą kompletnie oczywistą od pokoleń, że normalna scena polityczna wygląda tak, że jest wielka partia lewicowa, wielka partia prawicowa i mała partia liberalna, czy tam zieloni i tak dalej. No ale to chadecką określam jako prawicową tutaj. I one się wymieniają władzą. I że przez połowę z grubsza historii Niemiec, Francji, Anglii rządziła tam lewica i źle na tym nie wyszli, a bardzo często się wśród tych największych, najwybitniejszych polityków wymienia takich jak François Mitterrand, jak Willy Brandt, jak Olof Palme, etc. Także i współcześnie. Tak zauważam, że na przykład Polacy nie mają jakiegoś strasznego problemu z Saną Marin, z Mette Frederiksen, z Pedro Sanchezem. Nie mówią, że komunizm jest w Hiszpanii albo w Danii. Nawet niektórzy prawicowcy zauważyłem, że się fascynują na przykład duńską socjaldemokracją, bo ma ona twardą politykę antyimigracyjną. Więc podkreślać także zachodniość tego wszystkiego na kontrze w stosunku do tego, z czym nas zostawili komuniści, to znaczy z wrażeniem wschodniości, tak? Że to wszystko z Rosji przychodziło. Otóż nie. Tu powiem jedną rzecz, dla mnie osobiście bardzo ważną. Rosyjski komunizm to był taki kult cargo. Znaczy, rosyjski komunizm generalnie działał tak, że brali jakoś wyrywkowo, na wpół doczytawszy różne idee z Zachodu, no bo chcieli tak przydać sobie takiej zachodniości, takiej światowości. O, weźmy tu jakiegoś niemieckiego filozofa. A potem nazwijmy myśl Lenina, marksizm, leninizm, no bo tak na własnych nogach to się jakoś nie chce utrzymać, no jest to generalnie bełkot, no to zróbmy marksizm, myślnik, leninizm, żeby tak podnieść w ten sposób tego Lenina. Czy na przykład nazwijmy sobie pancernik na cześć francuskiego rewolucjonisty i tak dalej. No bo co by było, gdyby oni tego wszystkiego nie nakradli? No byliby dziedzicami kogo? Pugaczowa? Buntów kozackich? Byliby jakimiś euroazjatyckimi terrorystami. No, trzeba było dokonać tej wielkiej mistyfikacji. Zabawna historia. Przecież w Rosji utrzymywali, że siedzi tam gdzieś pod Moskwą ostatni uczestnik Komuny Paryskiej.
Na czym polegał problem z tym ostatnim uczestnikiem Komuny Paryskiej? Że on nigdy nie brał udziału w Komunie Paryskiej. Był to jakiś losowy hochsztapler, który był komunistą, wyemigrował do Rosji, zaczął opowiadać, że brał udział w Komunie Paryskiej, że był więziony i tak dalej, i tak dalej. Okazało się to wszystko jedną wielką bujdą, bo prawdziwy ostatni uczestnik Komuny Paryskiej to był działaczem Partii Radykalnej, a Partia Radykalna, jak ktoś zna francuską scenę polityczną, tak najdalej na lewo komuniści, później socjaliści, a radykałowie to byli, wbrew nazwie, właśnie najbardziej umiarkowani lewicowcy, to socjaliberałowie, no i bardzo antykomunistyczni. No, też mając świadomość właśnie tego, o czym pan wspomniał, czyli też zróżnicowania i właśnie takich wielu oblicz tej socjaldemokracji w zależności od tego, czy mówimy na przykład o Skandynawii, czy o Niemczech, czy o Francji, czy o Partii Pracy w Anglii, to czy... No też nie chcę pana prosić o stworzenie jakiegoś tutaj recepty czy planu politycznego dla jakichś właśnie już istniejących ugrupowań w Polsce, bo za to nam nie płacą, za doradzanie. Tak, nie doradzam politykom za darmo. Tak, za doradzanie politykom, ale właśnie tak hipotetycznie, abstrakcyjnie, jakby miał pan stworzyć takiego Frankensteina, powyjmować różne cechy, te najlepsze oczywiście i najbardziej adekwatne do polskiego kontekstu z tych różnych ugrupowań, to jakby wyglądała taka hipotetyczna dzisiejsza polska właśnie socjaldemokracja? Wydaje mi się, że najbliższa chyba byłaby brytyjskiej Partii Pracy, bo pod wieloma względami polskie społeczeństwo miałoby w tej mierze podobne potrzeby, chyba też podobne zapatrywania pod wieloma względami, to znaczy po pierwsze musiałaby być to naprawdę szeroka nomen omen platforma. To znaczy w Polsce nie ma co budować partii na przykład na przywiązaniu do założeń teoretycznych. To nie jest charyzmat i nigdy nie był charyzmat polskiej lewicy. Ona zawsze była nieufna wobec ideologów, doktrynerów. No, skupiała się na pewnym etosie raczej, na pewnej etyce. A to też jest dobre o tyle, że partia, która ma słabe podstawy teoretyczne, zazwyczaj dużo łatwiej może działać w praktyce. Trochę jak to kiedyś w niemieckim SPD mówili, że jak komuniści walczą o nowy świat i nowego człowieka, to my walczymy o to, żeby linie tramwajowe były dłuższe i sięgały dzielnic robotniczych, żeby ludzie do pracy mogli dojechać albo do lekarza. Więc szeroka platforma w stylu brytyjskiej Partii Pracy, gdzie powinni się naprawdę zmieścić wszyscy. I tacy czystej wody socjaldemokraci, ale też chrześcijańscy socjaliści, ale też socjalliberałowie. W ogóle nie widzę sensu takiego młotkowania innych, że oni są dostatecznie lewicowi. To niczego nie prowadzi. To poważna partia musi mieć szerokie skrzydła i musi skupiać w sobie bardzo różnych ludzi, ale też zieloni, etc., etc. Więc musiała być to szeroka formuła. Szeroki kościół, jak mówią Anglicy. Druga sprawa, musiałaby być to partia, która doskonale rozumie, że celem współczesnej partii lewicowej socjaldemokratycznej nie jest znoszenie kapitalizmu ustawą albo wprowadzanie ustawą dobrobytu, tylko jest partią, która doskonale rozumie, że socjaldemokracja już dawno, dawno temu przepracowała te paradoksy. Po pierwsze, że tak, socjalizm jest wyłącznie możliwy w jednym kraju. Musi być państwo narodowe. Bez kontroli nad własnym budżetem, walutą, polityką imigracyjną, polityką społeczną, polityką gospodarczą nie da się robić lewicowej polityki. Między innymi dlatego te skandynawskie socjaldemokracje, do których tak wzdychają polscy lewicowcy, tak się kurczowo trzymają narodowej suwerenności, armii z poboru, własnego przemysłu zbrojeniowego. Szwedzi nawet kiedyś filtrowali z ideą, żeby mieć bombę atomową, a angielska lewica naprawdę sięgnęła po bombę atomową ze rządów Clementa Attlee'ego, program atomowy zaczęli. Tak, silne przywiązanie do narodowej suwerenności. To jest kolejna rzecz, którą bym wymienił. Dalej, lewica dawno temu już zrozumiała, że nacjonalizacja jest środkiem do celu, a nie celem. Jak Antony Crossland pisał w swojej świetnej książce Przyszłość socjalizmu w 1946 roku. To jest mylenie środka z celem. Nacjonalizacja czasami służy naszym celom, czasami jest dla nich obojętna, a czasami wręcz może im przeszkadzać. Nie jest dobrze, żeby państwo było powszechnym pracodawcą. To zaburza równowagę. Państwo powinno być arbitrem, państwo powinno częściej stawać po stronie pracownika. Będzie to trudne w sytuacji, w której będzie pracodawcą. Więc ostrożnie z nacjonalizacją, tam gdzie trzeba, to trzeba, nie wszędzie. Dalej taka lewica powinna rozumieć, że planować da się wyłącznie w warunkach wolnego rynku, bo się liczb nie bierze z sufitu. Więc też mechanizm rynkowy powinien zostać utrwalony.
No i wreszcie istotną rzeczą byłoby to, żeby była to lewica, która jest prawdziwie wrażliwa społecznie, która nie traktuje tego instrumentalnie, która nie uważa, że to jest po to, żeby zdobywać głosy, albo która nie uważa, że co bardzo często zresztą słuchać na polskiej lewicy, co mnie bardzo drażni, taki ton, że no ci, którzy są zaradniejsi, zdolniejsi, no krótko mówiąc, lepsi, co tam będzie, to muszą pomagać tym, którzy byli mniej zaradni i tak dalej. Nie, lewica naprawdę musi mieć drukowaną równość w swoje jestestwo, musi zrozumieć, że są systemowe przyczyny, dla których jedni ludzie mają lepiej, drudzy gorzej, i musi też zrozumieć, że rynek nie jest w stanie wynagradzać ludzi adekwatnie do ich społecznego wkładu, bo gdyby tak było, to nauczyciele, pielęgniarki, żołnierze i tak dalej zarabialiby dużo, dużo więcej, aniżeli zarabiają. No i nie powinna się też wstydzić, użył pan takiego słowa, że lewica nie groźna. Ona powinna być groźna. Ona powinna być groźna dla interesów ludzi, którzy na przykład mówią, no a kto będziemy budować mieszkania? Jak to budowali Austriacy czy Szwedzi, tanie mieszkania, przecież to nadepnie na odcisk deweloperów, to nadepnie na odcisk bankierów, to są potężne grupy wpływu, nie wolno ich ruszyć. No nie, lewica się powinna nie bać i ruszyć. Podobnie podatki. Progresywne opodatkowanie, nie tak jak obecnie w Polsce de facto degresywne, również powinno być ruszone. No i oczywiście lewica powinna być też obrończynią, czempionem tych grup, które są marginalizowane. To, co się w Polsce niesłusznie nazywa sprawami światopoglądowymi. Znaczy, no, to, że Polska powinna być w NATO, albo jakie powinny być podatki, też jest sprawą światopoglądową. Tak? Ale mam tu na myśli, no, chociażby mniejszości seksualne. To chodziłoby, żeby to były osoby, które mogą się czuć pełnoprawnymi obywatelami i mogą się czuć w Polsce dobrze. A no, lewica zwyczajowo się także i o mniejszości upomina. Rozumie, że jest prawo do odmienności, rozumie też, że jest prawo do tożsamości i zachowuje między jednym a drugim równowagę. Ale rozumiem właśnie, że warunkiem no, sine qua non spełnienia tego, czy możliwości powodzenia takiego projektu jest zaangażowanie czegoś, co no, kiedyś 50 lat temu nazwalibyśmy klasami ludowymi, no dzisiaj to już jest pewnie trochę trudniejsze do ujęcia tylko takim jednym sformułowaniem, no, ale wiadomo o co chodzi. I tutaj przypomina mi się taki fragment pana rozmowy sprzed miesiąca z przedstawicielami Klubu Jagiellońskiego, w której któryś z panów zauważył, że dzisiaj klasycznemu lewicowcowi jest tak naprawdę łatwiej się dogadać z chadekiem i konserwatystą niż innymi przedstawicielami pola politycznego. I powiem szczerze, że też ja miałem takie jedno z moich pierwszych wrażeń podczas lektury pana książki było właśnie, że no, sercem jestem z wami, ale czemu przekonywać ludzi do czegoś, czego się boją i co wymaga jeszcze na wejściu dodatkowego trudu, czyli właśnie odkłamania tego mitu, o czym rozmawialiśmy wcześniej, jak w Polsce, no być może najprostszą drogą do tego celu byłaby jakiś rodzaj lewicującej chadecji. Obawiam się, że nie. I zresztą o tym też piszę w książce, że jak to się czasami mówi, są latające ryby, prawda? No tak są, ale nie jest to większość gatunku i podobnie mogą być lewicowcy rozproszeni po różnej mierze prawicowych ugrupowań i mogła być lewica sanacyjna, mogła być lewica golistowska, mogła być jakaś lewa flanka chadecji, natomiast to nigdy po prostu nie będzie lewica jako taka. Tu nigdy nie da się zrealizować w pełni lewicowego programu. To jest z góry skazywanie się na bycie przystawką i bycie drugoplanowym aktorem w przedstawieniu, które kto inny reżyseruje i kto inny pisze scenariusz. Co zresztą widzimy na przykładzie lewicy parlamentarnej, która istnieje dzisiaj. No ona jest po prostu lewą franką obozu liberalnego i w pewnym sensie lewą franką czyni ją to, że jest najbardziej liberalna pośród liberałów. Tak jest też odbierana przez swój elektorat. No ale tak też się temu elektoratowi przedstawiała. Też na takich hasłach się budowała. Że o ile inni liberałowie są w tym liberalizmie chybotliwi, no nie wiadomo, co zrobią z aborcją. Nie wiadomo, co zrobią z równością małżeńską. A u nas wiadomo. My jesteśmy bardziej liberalni niż liberałowie i badania, na przykład te, które prowadził profesor Marcin Duma, to są szczególnie pouczające, że elektorat lewicowy bardzo często mówi coś na zasadzie, no my popieramy na przykład partię Razem, ale nie z uwagi na to, co mówią o mieszkaniach, czy na to, co mówią o podatkach, my ich popieramy mimo to.
Mhm. Mamy nadzieję, że oni tylko tak mówią, ale tego nie zrobią. No to czemu ich popieracie? A no bo właśnie te prawa mniejszości, seksualnych, aborcji, to nam się bardzo podoba, oni są w tym bardzo wiarygodni. A na przykład tam Platforma nie jest dla nas w tym wiarygodna. No więc jeżeli ktoś wybrał sobie rolę bycia najbardziej liberalną częścią obozu liberalnego i ma elektorat, który jest najbardziej liberalny światopoglądowo, już z braku lepszego słowa, i najbardziej liberalny gospodarczo, czyli na przykład przeciwników 500+, jest więcej w elektoracie lewicy niż w elektoracie Platformy Obywatelskiej. No to co ma innego zrobić? No wybrał sobie rolę małej partii, która jest przybudówką. Tymczasem wszystkie wielkie lewicowe partie, Partia Pracy w Anglii, PSOE w Hiszpanii, SPD w Niemczech, nie są przybudówkami obozu liberalnego. Odwrotnie, to ewentualnie oni mogą zaprosić jakąś partię liberalną do siebie i powiedzieć, no dobra, no to może wejdziemy w koalicję na takich czy innych warunkach. Są zupełnie odwrócone proporcje. Natomiast na pytanie, no czy jest sens walczyć? Moje podejście jest takie jak mojego ukochanego poety, czyli Fernando Pessoa. Wbrew przeznaczeniu spełniłem mój obowiązek. Na darmo? Nie, bo go spełniłem. Tak to czuję, więc to muszę robić, a mogę z historii czerpać pociechę o tyle, że akurat jesteśmy w przededniu 11 listopada, kiedy Polska Partia Socjalistyczna rządziła Polską. Pamiętajmy, jak wyglądało zakładanie tej partii. Jeszcze w 1892 roku, no 20 parę lat wcześniej, to jest partia, która powstaje w prywatnym mieszkaniu, w kawalerce, pod Paryżem. Zjazd paryski to jest określenie, które trochę podciąga to, co naprawdę było. Mont Rouge to była mieścina pod Paryżem. Gdzieś tam u gospodarza jeszcze leży w kołysce dziecko, które cały czas płacze. Miało być 18 osób na zjeździe, w końcu dotarło 10. Nie przyjechał Roman Dmowski, który pierwotnie miał być jednym z założycieli. To może słuchaczy zdziwić. Jeden z założycieli Polskiej Partii Socjalistycznej miał być Roman Dmowski. Tylko, że środowisko pisma Przegląd Socjalistyczny pokłóciło się ze środowiskiem pisma Pobudka i w końcu tamci nie wysłali swojego delegata i tylko dlatego Dmowski nie przyjechał. Mieli po tym wszystkim pójść na obiad, to Bolesław Limanowski powiedział, że nie może, bo ma spotkania, tak naprawdę nie miał pieniędzy na zrzutkę. No i to też wszystko wyglądało po prostu w taki sposób, że no kto by w ogóle uważał, że ci ludzie mogą kiedyś rządzić krajem. No to jest jakaś garstka wariatów, którzy potem jeszcze znaleźli w Polsce pod zaborami drugą garstkę wariatów typu Józef Piłsudski, który właśnie wrócił spod zaborów. Przychodzi rok 18 i ci ludzie rządzą Polską, więc nie takie rzeczy się w polityce działy. No tu pan powoływał się, czy przytaczał słowa PSOE, to ja zrewanżuję się. Chwała tym, którzy wyznaczają sobie w życiu swoje Termopile i ich bronią. Ale to już z kolei jest początek jednej z książek Edmunda Burkego. Także no, wzorca z sewr konserwatyzmu właśnie. Także tak, być może ale przeznaczenie jest takie samo. Ja też piszę w swojej książce, że jestem berkowskim socjalistą. To znaczy, że podobnie jak on, przychodzę do lewicy ze wszystkim, czego się nauczyłem po drodze i ze wszystkim, czego się kolektywnie nauczyliśmy po drodze. Więc przyjmuję jako jeden ze swoich założeń, że to wszystko się rozwija ewolucyjnie. To jest odwrócony Bismarck. Kto nie był liberałem za młodu, ten potem wyrośnie na zimnego drania. Tak? No jest też wersja z socjalistą i tak dalej. Właśnie mówię odwrócony. Ale są też ludzie, którzy przeszli dokładnie odwrotną drogę. Tak? No, Tony Benn, którego też cytuję w tej książce, brytyjski polityk, nie mylić z Tonym Blairem, również przechodził taką drogę od konserwatysty przez liberała, przez socjaldemokratę, po takiego naprawdę twardego lewicowca. Tak? No, zaczynał karierę jako wicehrabia z Stansgate, a skończył karierę jako Tony. Tak, no. Znaleźlibyśmy też paru polskich polityków, którzy podobną drogę przechodzili, ale bynajmniej z innych powodów. No dobrze, to w takim razie zacytuję jeszcze pana. Otóż jeden właśnie z aforyzmów. Gdy mówię, pokaż mi idealnego socjalistę, nazbyt często przychodzi mi na myśl jeden z lewicujących katolików. No, ja chcę powiedzieć aż tyle i tylko tyle, że właśnie tym, patrząc czysto na etykę pragmatyczną, to obecnie, no, patrząc na polską rzeczywistość polityczną, tym wehikułem, który
no, na poziomie właśnie postulatów i skutków jakichś możliwych reform najprędzej w mojej ocenie mógłby przewieźć i doprowadzić do tego samego celu, o którym rozmawiamy, to byłaby właśnie jakaś platforma taka neo-chadecka. No. Mam tu istotne wątpliwości, bo jednak chadecy trzymają się starego, dobrego, kościelnego założenia, że rozwiązalibyśmy wszystkie problemy, gdyby bogaci byli wspaniałomyślni, a biedni byli cierpliwi. No tak. A socjaldemokracja zawsze żąda rozwiązań instytucjonalnych i systemowych. Tak. No też pewnie złośliwi powiedzą, że z chadecą jest jak z świnką morską, ani świnka, ani morska. O roku butylione, tak? By powiedział, że trzeba wybrać. W ostatecznej instancji trzeba wybrać między chrześcijaństwem a demokracją, no bo nie możemy zagłosować w sprawie dogmatów wiary ani nauki Kościoła. Tak. Jak pan w ogóle widzi politykę? Czy kiedykolwiek w ogóle w polityce było miejsce na ideowość i coś więcej niż interesy? W każdej partii jest więcej interesów niż idei. To jest normalna rzecz i jeżeli ktoś nie chce grać w tą polityczną grę, no to powinien się realizować na przestrzeni metapolitycznej, tak? Niech robi podcast, niech pisze książki, niech zakłada fundację. Polityka jest grą i w polityce chodzi o władzę. Pytanie tylko potem, co z tą władzą się robi. Ja nie mam problemu z takim, powiedziałbym, wzorcem osobowościowym lewicowego polityka, jak nie wiem, powiedzmy Lyndon Johnson albo François Mitterrand, tak? Że jak się człowiek przebije przez lód, to pod spodem jest lodowata woda. Mhm. Że to jest człowiek absolutnie zimny, absolutnie wyrachowany, ale jest w polityce po to, żeby realizować na koniec dnia cele, które są mi bliskie. I ja jakby zupełnie nie mam wiary w to, że do polityki to trzeba posyłać facetów w swetrach z trzeciego sektora i trzeba tam posyłać piękno duchów i wrażliwców. To ludzie w polityce się nie sprawdzą. Polityka polega na kompromisie, na dealowaniu, czasami na ostrych zagrywkach i trzeba być do nich zdolnym. Uważam, że wielki mąż stanu musi być zdolny zarówno do wielkiego dobra, jak i do wielkiego zła. A czy to są jeszcze czasy właśnie ideowości, wielkich idei, ale w takim ujęciu bardzo no, wykrystalizowanym, nie? Ja się też bez bicia przyznaję do jakiejś może właśnie drobnej nostalgii za tym takim XIX-wiecznym ujęciem, kiedy wiadomo było, kto jest kim, kiedy było, prawda, te deklaracje tożsamości politycznej były takie bardzo skonkretyzowane. Na dzisiaj no, to jest już chyba do mainstreamu przenika taki pogląd, że może ten podział prawica-lewica, on się gdzieś rozcieńcza chyba. Może Platforma Obywatelska jest takim dobrym przykładem partii wszystkich poglądów. Tak, że niedawno jak się wypowiadałem dla włoskiej prasy i zapytali się mnie, jak wytłumaczyć włoskiemu wyborcy, co to jest Platforma Obywatelska, to powiedziałem właśnie, że to jest jak kolejne partie Silvio Berlusconi. Znaczy to jest zasadniczo przedsięwzięcie z zakresu marketingu politycznego, dlatego pytanie na przykład o to, jakie tam idee są dominujące, etc. jest pytaniem, na które odpowiedź prawdziwa w poniedziałek może być kompletnie fałszywa we wtorek. I generalnie ja sobie wyobrażam, że u nas taki koniec historii na miarę naszych możliwości to będzie wyglądał tak, że ostatecznie Platforma Obywatelska po prostu wyda program, który będzie programem wszystkich innych partii politycznych. Jak już Donald Tusk mówi mieszkanie prawem, nie towarem, to już nie wiem nawet, jak mam to skomentować. No to najpierw się z ciebie śmieją, potem cię zwalczają, a na koniec twoje hasła stają się elementem programu największej partii na opozycji, a za chwilę być może partii rządzącej. Natomiast ja między innymi tą książkę napisałem po to i dlatego ją też zatytułowałem Wieczna Lewica, żeby pokazać, że absolutnie odrzucam ten punkt widzenia, że podział na prawicę i lewicę to się przeżył. Ja uważam, że ten podział jest odwieczny, jest tak stary jak polityka, nie jest tak stary jak rewolucja francuska, gdzie była prawica i lewica po obydwu stronach Zgromadzenia Narodowego. Nie, znaczy cofnijmy się kawałek wcześniej do rewolucji, która była matką tych rewolucji atlantyckich, czyli do rewolucji angielskiej. No i tam również z łatwością wskażę prawicę i lewicę i powiem, że lewe leży, że okrągło głowi byli jak najbardziej lewicą, bez nich nie byłoby rewolucji amerykańskiej, bez rewolucji amerykańskiej nie byłoby lewicy francuskiej. A i w rewolucji amerykańskiej z łatwością wskażę, którzy politycy byli lewicowi, a którzy byli prawicowi. No i tak się możemy cofać, powiedziałbym, całą drogę, jak się cofam w tej książce do
do Prometeusza i Lucyfera i Spartakusa, bo zawsze się znajdzie po prostu tego, który mówi nie, tego, który kwestionuje status quo, tego, który wierzy w to, że inna rzeczywistość, inna polityka jest możliwa. Ja nie wierzę, że te święte ognie idei się tak da łatwo zdeptać. Czyli czy bunt jest niezbędny dla lewicowości? Bunt jest niezbędny dla lewicowości i uważam, że lewica, ta najlepsza lewica, nawet jak rządzi, to jest trochę w opozycji, dlatego, bo zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że konkuruje nie tylko ze swoimi rywalami politycznymi w parlamencie, bo to jest jedna rywalizacja, ale zazwyczaj też będzie miała z definicji przeciwko sobie większość mediów, jeżeli będzie chciała robić prawdziwie lewicową politykę. Dziennikarze mogą być lewicowi. Pewnie nawet większość tam jakoś tam lewicuje. Jak mawiał Juliusz Jaroszewski, no jakie w końcu poglądy mają mieć inteligentni ludzie? Tak jak zapytano, czy kultura jest bardziej lewicowa, czy prawicowa. Ale już właściciele mediów będą raczej prawicowi, tak? Ale już najbogatsi ludzie będą raczej prawicowi. Ale już inne ważne instytucje społeczne typu kościół i tak dalej będą raczej prawicowe. Lewica zawsze jest po części w opozycji. Po prostu zawsze naprawdę znajdują się rzeczy, przeciwko którym trzeba się buntować, a ja uważam, że bunt też uświęca. To znaczy w takim szlachetnym gniewie, w takim wzburzeniu prawym człowieka, który widzi, że ktoś inny jest bity albo poniżany i staje w jego obronie, że ktoś inny jest głodny albo marginalizowany i staje w jego obronie, że widzi marnotrawstwo talentów, tak? To dla mnie jedna z najstraszliwszych rzeczy, które się dzieją w społeczeństwie, w którym panują ogromne nierówności, tak? Jeden zresztą, powoływaliśmy się na poetów, niech teraz brzmieć jak jedna ze świeżo wybranych posłanek, no ale Elegia na wiejskim cmentarzu, to jest jeden z dla mnie najważniejszych wierszy, tak? Gdzie poeta chodzi po cmentarzu i widzi groby ludzi, którzy umarli w małym, prowincjonalnej wiosce i myśli sobie, może tutaj leży uczony większy niż Newton, może tutaj leży polityk większy niż Cezar, może tutaj leży zdobywca większy niż Aleksander, ale się nie dowiemy, no bo nikt z nich nigdy się nie nauczył czytać i pisać, nikt z nich nigdy nie wyjechał z tej wsi. Więc to marnotrawstwo. No i wszystko to, co tak pięknie opisał Oscar Wilde w duszy ludzkiej w socjalizmie. To znaczy, że trzeba wyzwalać ludzki potencjał, że lewica, która byłaby sprowadzona wyłącznie do tego, co materialne, słusznie byłaby potępiona. Gdyby lewica się tylko sprowadzała do takiego wulgarnego materializmu i gdyby nie było zrozumienia, że ta materia, o której lewica mówi, to są żywe siły społeczne, które są też, w których też jest celowość, wola, realne konflikty, realne potrzeby, w których też jest kultura, sztuka i tak dalej, to ja nie byłbym lewicowcem. Może byłbym Hadekiem wtedy. No właśnie, a propos jeszcze tej pracy u podstaw. Czy to jeszcze dzisiaj są czasy, żeby zakładać towarzystwo gimnastyczne? Pewnie. Ja się uczę od prawicy. To znaczy, prawica jest moim najgorszym wrogiem, najlepszym nauczycielem. Teraz jest tak, że prawicowcy mówią, że czytają Gramsciego, Chomskiego. Podobno Krzysztof Bosak siedział w świetlicy krytyki politycznej w Warszawie z notatnikiem i wypisywał. I nie wyszli na tym źle. No to ja mówię, dobrze, no to skoro gramy w krzesła, w magiczne krzesła i zamieniamy się miejscami, no to ja powiem tak. Wy szturmujecie świat, który my zbudowaliśmy, prawda? Od czasów tych wielkich rewolucji. I mówicie, że będziecie teraz wyciągać rękę po te wszystkie zdobycze socjalne, które kolejne rządy lewicowe wprowadzały, po wolnościowe urządzenia, jeżeli chodzi o swobody obywatelskie. Chociażby ostatnio czytałem o wyborach, które się zbliżają w Argentynie, prawda? No to tam Javier Milei, który jest faworyzowany, mówi na przykład, jakie renty, jakie emerytury, jakie 8-godzinny dzień pracy, jaka stawka minimalna, jaki zakaz pracy dzieci. Cofamy się całą drogę do XIX wieku, którą notabene idealizuje. Czy mówi, że ta Argentyna, w której nie było powszechnych praw wyborczych, nie było praw pracowniczych i tak dalej, to był najlepszy okres w dziejach i trzeba po prostu wrócić do tego, co dobrze działało. Więc jeżeli przychodzi prawica, wyciąga ręce po to wszystko, no to dobrze, to my jesteśmy nowymi konserwatystami. No to ja kładę na stole Josefa de Mestra i de Bonalda i Juana Donoso Cortesa i teraz my się od nich uczmy, jak bronić dorobku, który jest dorobkiem pokoleń, jak bronić społeczeństwa, które zbudowaliśmy. A na mniejszą skalę patrzę na kluby Gazety Polskiej.
z podziwem, że zbudowali coś takiego, że naprawdę jakby weszli w Polskę powiatową, dali tym ludziom jakiś punkt odniesienia, sprawili, że ci ludzie poczuli głód na przykład spotykania się z politykami. Tylko elektorat PiSu. Mhm. I po części Konfederacji w ogóle ma potrzebę spotykania się z politykami, opowiadania ich o swoich problemach. Wielka rzecz. Udało im się. Dobrze. Uczmy się od tego. Patrzę na Radio Maryja, bez ironii. Znaczy, potężne ilości Polaków, zwłaszcza starszych wiekiem, zwłaszcza kobiet, to w przeciwnym razie byłyby sieroty po generale Jaruzelskim, czuję. A ci ludzie zostali, ich serca i umysły zostały, prawda, zdobyte przez Tadeusza Rydzyka. Okej, dokonał czegoś niezwykłego. Uczmy się od tego. Miejmy swoje Radio Maryja, miejmy swoje kluby Gazety Polskiej. I zapytał pan o klub gimnastyczny. Tak. To jest problem, który nam bardzo często wychodzi, kiedy mówimy, jak lewica ma docierać do mężczyzn. Tak jak docierała zawsze. Młodzi mężczyźni muszą być socjalizowani i akulturowani przez innych mężczyzn. Tak to działa. Potrzebują męskich wzorców. Można się na to obrażać, taka jest rzeczywistość. No więc, gdzie tych męskich wzorców mają szukać? Na osiedlu, siedząc na ławce, pijąc piwo, w internecie. Od youtuberów mają się czegoś uczyć. Ja się bardzo dużo nauczyłem, trenując sporty walki, nie, szacunku do przeciwnika, ciężkiej pracy, zrozumienia, co to znaczy wspólnota. Bardzo ważna rzecz dla lewicowości. My tu siedzimy razem, wspieramy siebie nawzajem. Ktoś nie umie wykonać jakiegoś ćwiczenia, nie śmiejemy się z niego. Podchodzimy, mówimy, słuchaj, musisz tutaj, wiesz, inaczej przełożyć rękę czy coś, czy poćwicz trochę w domu. Ten solidaryzm, który też rodzi szatnia, a nie tylko, jak to się niektórym wydaje, rywalizację, niechęć i w ogóle kibolstwo, też jest ważne. Zresztą zaczął pan od tego, jak tu mamy jakąś klamrę kompozycyjną, prawda? Jak kibol, który pewnie domyślnie byśmy go posądzali o rasizm, patrzy na piłkarza, który jest czarny i podziwia go. Mhm. Jest piękno futbolu, ale to też jest piękno lewicowej polityki, jeżeli ją sprowadzić do codzienności. Nie do wyborów, które są raz na 4 lata, tylko do wyborów, które podejmujemy codziennie. I zresztą w tym kierunku też chcemy nasze środowisko, które wokół podcastu Dwie Lewe Ręce się rodzi, popychać. Chcemy mieć swoje kluby w miastach i teraz właśnie pracujemy nad tym, żeby zacząć je zakładać. Chcemy, żeby nasza społeczność stała się takim współwłaścicielem, współzarządzającym tym, co robimy. I jak będzie trzeba zakładać kluby sportowe, no to też zakładajmy. Więc ja jestem zwolennikiem tego, żeby na dylemat państwo czy rynek powiedzieć, a jest coś trzeciego, jest jeszcze społeczeństwo. Pan też często wspominał, że żeby wygrać z PiS-em, trzeba zrozumieć jego prawdę. Czyli mam rozumieć, że na przykład właśnie z Konfederacją moglibyśmy powiedzieć w takim razie to samo, bo wypowiedź dosłownie bodaj z wczoraj lub sprzed paru dni, kiedy jedna z posłanek lewicy powiedziała, że w nowym parlamencie Konfederacja będzie otoczona kordonem sanitarnym i nie zamierzamy dać żadnemu z jej reprezentantów stanowiska wicemarszałka Sejmu. Dobrze czy niedobrze? Ja rozumiem ich dylemat. To nie jest tak, że mi to jest zupełnie obce. To znaczy, ja mam taką republikańską mentalność we francuskim rozumieniu tego słowa. To znaczy uważam, że Rzeczpospolita jest wartością nadrzędną i moja tolerancja kończy się na tym, że ktoś chciałby tą Rzeczpospolitą zlikwidować. Chciałby ją zastąpić czymś innym. I ona ma prawo do samoobrony. Więc jeżeli ktoś przychodzi i podnosi hasła tak jak Grzegorz Braun czy Janusz Korwin-Mikke, to tak, on się dla mnie stawia poza wspólnotą i poza tym republikańskim konsensusem, który jest nam moim zdaniem niezbędny. Jeżeli mówi, że mamy nasze państwo zastąpić jakąś formą dyktatury, dyktatu monarszego czy państwa wyznaniowego, nie. Dla mnie te wartości republikańskie są święte. W tym rozumieniu jestem takim nieco patriotą konstytucyjnym. I mam z tym wolności słowa? To jest właśnie dla mnie granica wolności słowa. Znaczy ja nie mam absolutnie... Ktoś może być dowolnie obraźliwy. To jest na przykład różnica między mną a znaczną częścią w Polsce parlamentarnej lewicy. Naprawdę, niech ludzie obrażają uczucia religijne, niech znieważają głowę państwa, zarówno naszego, jak i obcych państw. Niech mówią najbardziej podłe i bezczelne rzeczy o innych ludziach i niech będą poddawani uzasadnionemu ostracyzmowi społecznemu. Niech będą po prostu wykluczeni z jakiegokolwiek cywilizowanego środowiska. Niech
niech wyciągają z tego wnioski redakcje, które ich zapraszają, niech te redakcje będą karane przez swoich słuchaczy, odbiorców za to, że ich zapraszają i tak dalej. Ale państwo tutaj nie ma żadnego interesu. Państwo nie jest od tego, żeby wyznaczać granic bycia uprzejmym, granic bycia przyzwoitym, granic bycia wspaniałomyślnym. Natomiast państwo ma prawo do samoobrony. Jeżeli ktoś wzywa do na przykład usunięcia przemocą legalnych władz albo obalenia przemocą legalnego ustroju, no to państwo nie jest od tego, żeby mówić, no cóż, wolność słowa. Państwo musi w tym momencie powiedzieć, nie, nasze instytucje są w stanie siebie bronić. No i oczywiście granicą wolności słowa jest oszczerstwo. Nie można o kimś powiedzieć, że ukradł milion złotych, kiedy nie ukradł. Nie, to trzeba pokazać dowody. W przeciwnym razie powinna być kara za oszczerstwo. No i granicą wolności słowa jest podżeganie. Tak? No nie można kogoś podżegać do popełniania przestępstw na przykład. No to jest zupełnie oczywista sprawa. Natomiast tak poza tym, to jestem uczniem Johna Miltona, tak? To znaczy uważam, że zakazać komuś czegoś powiedzieć, to również zakazać mnie prawa, żeby go wysłuchać. Znaczy, jeżeli ja się nie zgadzam z Grzegorzem Braunem, to jednak chciałbym wiedzieć, dlaczego się nie zgadzam z Grzegorzem Braunem. Chciałbym posłuchać, co tam mówi, powiedzmy, u Moniki Jaruzelskiej, żeby wymienić dwie osoby odległe mi ideowo. Bo wtedy przynajmniej mogę powiedzieć... Mówię z pewnym autorytetem. Wysłuchałem, wiem, odnoszę się. Naprawdę nic gorszego niż ludzie, którzy palą książki, których nigdy nie przeczytali i nigdy nie przeczytają. Natomiast rozumiem tą potrzebę, żeby mówić, że ugrupowania, które odrzucają Rzeczpospolitą i chciałyby ją zastąpić jakąś inną organizacją państwową, mogą być sekowane. Inna dyskusja, na ile takim ugrupowaniem jest Konfederacja, bo Konfederacja też jest tworem bardzo amalgamatycznym. No, według mnie jednak co innego trochę jest Krzysztof Bosak, a co innego jest Grzegorz Braun. Więc może jeszcze pytanie by brzmiało, kto miałby być tym marszałkiem i może tu jest jakieś pole do kompromisu. Rozumiem tą emocję, natomiast gdybym miał szukać owej prawdy Konfederacji, to raczej zawsze nie patrzyłbym w stronę polityków, patrzyłbym w stronę wyborców. Tak? Chciałbym zrozumieć, gdzie są ich frustracje, gdzie jest ich gniew, dlaczego oni są zdecydowani głosować na partię skrajną. Dlatego, bo ja naprawdę już nieraz tego doświadczyłem w metrze, na dworcu, czy po prostu idąc ulicą, że podchodzi do mnie zazwyczaj młody mężczyzna, taki 20-letni, i mówi, wie pan co, chciałem tylko panu podać rękę i powiedzieć, że ja byłem naprawdę bardzo zdecydowanym konfederatą, popierałem na przykład Sławomira Mentzena, byłem pod wielkim wrażeniem tego, co oni mówią, powtarzałem to na każdej imprezie i chciałem ludzi nawracać. Później miałem styczność z podcastem Dwie lewe ręce. Na początku się gwałtownie nie zgadzałem, ale jakoś tak słuchałem dalej i w końcu doszedłem do wniosku, że macie w tych najbardziej fundamentalnych sprawach rację. Jedni mi mówią, teraz to ja już nie wiem, kim jestem, tak? Znaczy, wiem, że nie jestem konfederatą, ale jeszcze nie wiem, kim jestem, a inni mówią, ja rozumiem teraz, że socjaldemokratyczne recepty odpowiedziałyby na mój gniew i na moją frustrację. Tylko, że właśnie chciałem zobaczyć taką lewicę, która ma zęby. To był problem. Jak się nazywa lewicę, która jest radykalna, która jest twarda, która jest pewna siebie, która jest rzutka. Ja widziałem taką rozmemłaną, słabą... Wujka Włodka, ale no też Roberta Biedronia z jego Polską, uśmiechniętą i miłą. Tak, zawsze jak to widzę, to myślę czołem uśmiechniętej Polsce. Tak. No to gdzie młody człowiek, który jest gniewny? Tak, mieszka dalej z rodzicami, w pokoiku dziecięcym, ma byle jaką pracę, słabo zarabia, jeszcze pewnie na śmieciówce albo coś takiego, nie może znaleźć dziewczyny, tak, no, nosi w sobie ogromne frustracje, ogromny gniew i przychodzi do niego człowiek, który ma zagospodarować ten gniew, który ma mu powiedzieć, chodź, pokażę ci lepszą drogę. I ten człowiek mówi, trzeba być uśmiechniętym, trzeba być tolerancyjny. Ten człowiek jest wściekły, a nie uśmiechnięty. Potrafimy dotrzeć do niego, w jego samotności, w jego wściekłości. Czy chcemy go wyśmiać? Bo do tej pory taktyką lewicy parlamentarnej, przypomnę, zwłaszcza wobec tych młodych mężczyzn, była chłosta ze śmiechu. O, incele, o, nie potrafią, o, weźcie się w garść, tak? Facet nie płacze, tak? Czyli krótko mówiąc, nagle wracamy do stereotypów płciowych, jak tylko można smagać tego, kto głosuje na inną partię. Nie, to trzeba też umieć powiedzieć, tak, dużo ludzi zeszło na złą drogę, ale rozumiemy, czemu zeszło na złą drogę i mogą wrócić na lepszą drogę. A propos właśnie, jak powstał wasz program? Czy spodziewaliście się tak pozytywnego odzewu?
No na pewno liczyliśmy na niego, nie chcę też być jak to w Polsce wypada, czyli mówić, nie, no my to zakładaliśmy ten podcast tak sobie, liczyliśmy, że może, no... 5-7 znajomych tego czasem posłuchano. Mieliśmy ambicje, żeby to był duży i ważny i opiniotwórczy podcast. Natomiast z całą pewnością nie spodziewaliśmy się, że tak szybko uzyska tak wielu słuchaczy, a już na pewno nie spodziewaliśmy się tego, że będziemy dostawali wiadomości od posłów, ministrów, dziennikarzy, że słuchają, albo że jak no, to niedawno... W wywiadzie z premierem. W wywiadzie z premierem, prawda? Ktoś cytuje, że no ale wie pan, tu w podcaście dwie lewe ręce. Wcześniej w Rzeczpospolitej, prawda? Kandydat na prezydenta został zapytany, czy się zgadza. Więc to było dla nas zaskakujące, że to tak szybko się potoczyło, ale myślę, że to akurat nie nasza zasługa, to jest po prostu kwestia tego, że wkroczyliśmy na absolutnie pustą arenę zmagań, tak? To znaczy strzelamy bramki, bo strzelamy do pustej bramki w tej mierze i trzeba mieć też tego świadomość i od 20 lat nic się nie pojawiło na lewicy, co byłoby godne uwagi, no więc teraz przyszliśmy my i chcemy zacząć działać, a jak to się zaczęło? No zaczęło się tak, że razem z Jakubem Dymkiem, którego zresztą poznałem lata temu w taki sposób, że prowadziłem spotkanie z nim, kiedy promował swoją książkę. Więc razem z nim i jeszcze grupą innych lewicowych dziennikarzy, działaczy, aktywistów. Nie mam ich zgody, żeby ich ujawniać, więc nie będę rzucał nazwiskami, ale to były takie osoby powszechnie znane. Spotkaliśmy się... Stoi za wami grupa wpływu. Ale ludźmi, że tak powiem, raczej młodymi na dorobku politycznymi niż, nie wiem, posłami na przykład. Spotkaliśmy się jak ten PPS w 1892 w prywatnym mieszkaniu, no i zaczęliśmy myśleć o tym, że trzeba byłoby zrobić lewicowe medium. No ale jest taka choroba na polskiej lewicy, to znaczy, że jak się dwóch prawicowców spotka, którzy się co do wszystkiego nie zgadzają, to tak pogadają godzinę i zaczną się zgadzać. Mhm. Natomiast jak się spotka dwóch lewicowców, którzy się co do wszystkiego zgadzają, to pogadają godzinę i się rozejdą trzaskając drzwiami, nienawidząc siebie nawzajem. No więc tam mieliśmy ten sam problem. Natychmiast się pojawiły spory personalne, ideowe. Wiadomo, że polityka to religia kolejności, więc każdy miał inny pomysł na to, co jest teraz najważniejszą sprawą. No i to się tak przeciągało, aż w końcu powiedzieliśmy sobie z Jakubem, dobra, nie czekajmy na to, aż wszyscy się porozumieją i zrobimy w końcu to medium, bo to po prostu będzie trwało w nieskończoność. Tak, przyłóżmy logikę startupową, tak? Ja zawsze całe życie pracowałem w startupach. Przyłóżmy logikę startupową, zróbmy coś małego, zróbmy tak zwany minimum viable product i zobaczmy, czy to popłynie. Jak popłynie, to będziemy to stopniowo rozbudowywać. No i stwierdziliśmy, no dobra, co może być tym czymś małym? Podcast, dwa mikrofony, dwie kamery, nagrywamy, zobaczymy, co się stanie. Więc to był początek dwóch lewych rąk, ale oczywiście kolejny krok pozostaje aktualny, to znaczy chcemy zbudować portal, chcemy zbudować dziennik, chcemy zbudować internetowe medium, które miałoby taką nośność, taką pozycję, jaką ma Klub Jagielloński, Nowa Konfederacja czy Krytyka Polityczna. Czego wam życzę. A to w takim razie jeszcze kolejny cytat z książki. Często najpopularniejsi są politycy, którzy wyróżniają się przeciętnością. A jak jest z dziennikarzami? Dobre pytanie. Jak wiedzą osoby, które słuchają naszego podcastu, ja mam bardzo złą opinię o moich współbraciach dziennikarskich. Uważam, że jeden z głównych problemów w ogóle z polską sceną polityczną jest jakość naszego dziennikarstwa. To znaczy, my zaczęliśmy na jakimś etapie mylić człowieka, który zadaje trudne pytania, z człowiekiem, który zadaje bardzo łatwe pytania w bardzo nieuprzejmy sposób. Mhm. Dziennikarz twardy to jest taki, który jest opryskliwy. Mhm. A tymczasem pytania są trywialnie proste dla polityka, żeby je rozbroić i odpowiedzieć na nie, bo polityk wie, czego się ma spodziewać. Przyjdzie na rozmowę, w której dziennikarz będzie prosił go o komentowanie wypowiedzi i sobie porozmawiamy o rozmawianiu. A co pan myśli o tym, że Iksiński powiedział Y? A co pan myśli o tym, że Y-kowski powiedział X? A czy był agresywny? A czy powinien przeprosić? A czy pan by to się pod tym podpisał? No, to jest trywialne dla polityka, tak? No każdy ma jakąś opinię w sprawie tego, co ktoś inny powiedział. Show biznes. Tak, show biznes dla nieatrakcyjnych. Natomiast
Natomiast, no gdyby tak polityka zacząć brać na spytki, no to jaką macie propozycję w sprawie na przykład emerytura? Ile to będzie kosztowało? Skąd na to weźmiecie pieniądze? A czy wam bliższe jest rozwiązanie brytyjskie czy kanadyjskie, tak? Czy naprawdę niektórzy politycy i niektóre nawet partie polityczne dojechali do wyborów w sytuacji, w której nie zajęli stanowiska w niektórych spośród najpilniejszych spraw? I czasami jest tak, że człowiek zostaje wybrany na posła i dopiero po wyborach się okazuje, jak on ma poglądy. I partie polityczne również w Polsce nie mają żadnego obowiązku tworzyć programów, wybronić swoich programów. No, dość powiedzieć, że Platforma Obywatelska publikuje 100 konkretów, które w ogóle nie są konkretami. 100 haseł. 100 konkretów to by było rozpisanych tak, jak polityk, który nie jest bohaterem mojego romansu, ale to mu oddam, że tak powiem, jest tak korporacyjnie sprawny, czyli Emmanuel Macron. No on, jak pokazał konkrety w swoim programie, to każdy konkret wyglądał tak. Co zrobimy? Dlaczego to jest ważne? Ile to będzie kosztowało i skąd weźmiemy na to pieniądze? Kiedy to zrobimy? Jakie będą spodziewane rezultaty? I cały program był tak rozpisany, jeszcze podzielony na ładne rozdziały i tak dalej. I on faktycznie później kawał z tego programu, trzeba mu to przyznać, zrealizował. No to jest poważna polityka. Partia Pracy i Keir Starmer, jak teraz prowadzą kampanię wyborczą. No, ja po prostu byłem zasłuchany, jak Keir Starmer się 5 minut spierał z dziennikarzem na konferencji prasowej o to, czy lepszym pomysłem są kluby śniadaniowe, czy darmowe obiady dla dzieci, i się kłócili do 3. miejsca po przecinku o to, a ile to kosztuje, a jakie są dobre praktyki, a co robiono w innych krajach. Gdzie jest u nas dziennikarz i gdzie jest u nas polityk, którzy w ogóle byliby gotowi na taką rozmowę? No to tym samym komisyjnie odhaczam kolejny punkt z checklisty, bo pan być może nie wie, ale stali widzowie na pewno, że tutaj odcinek bez ponarzekania na poziom debaty publicznej w Polsce nie może się dopełnić, więc i ten warunek tym samym spełniliśmy. A na koniec chciałbym jeszcze popytać pana trochę o takie właśnie doświadczenia, powiedzmy, z tego formacyjnego, formującego okresu w życiu. Tak jak ja teraz jestem gdzieś między szkołą średnią a studiami, to jest moment, że ma się różne decyzje przed sobą, które potem determinują pewnie większą część życia. Ja tak staram się wszystkich gości mniej więcej o to pytać. Właśnie jak pan cofa się pamięcią do tamtych czasów, to może są jakieś szczególne lektury, filmy, no w ogóle teksty kultury, które wywarły na pana no, największy wpływ są godne polecenia, czy może właśnie ma pan jakąś inną ogólną tutaj refleksję na temat tego charakterystycznego momentu w życiu? Z całą pewnością, jeśli chodzi o lektury, to pamiętam, że ogromne wrażenie na mnie zrobiła książka Etos Lewicy profesora Andrzeja Mencfela. Pamiętam, że dowiedziałem się o niej w taki sposób, że było spotkanie zorganizowane przez Krytykę Polityczną. I w ogóle w tamtych czasach, ja mam teraz bardzo wiele sporów z Krytyką Polityczną, nie jestem ze sobą po drodze, ale zawsze będę pierwszym, który przyzna, że w tamtych czasach to była Krytyka Polityczna i niewiele więcej. I my wszyscy chodziliśmy do świetlicy Krytyki Politycznej w Łodzi, gdzie ja chodziłem posłuchać Karola Modzelewskiego, Sławoja Żiszka i tak dalej. Między innymi właśnie profesora Andrzeja Mencfela, i pamiętam, przedstawienie problemu lewicowości właśnie jako wierności pewnemu etosowi, to dla niej była absolutnie przełomowa myśl. A ona zresztą, jak wręczałem profesorowi tą książkę, to napisałem mu w dedykacji, że bez jego etosu lewicy, w cudzysłowie, jako tytuł, nie byłoby tych moich roztrząsań o etosie lewicy, bo to w dużej mierze mnie ukształtowało, że faktycznie ja tu muszę napisać takie hagakure dla socjalistów, tak? Tak jak było dla samurajów, czyli po prostu rozproszonymi historiami, przykładami z życia różnych lewicowców w różnych epokach opowiedzieć, jaki jest nasz etos. Więc dla mnie to było absolutnie przełomowe, i także inne książki, do których później dotarłem, czyli biografia Stanisława Brzozowskiego, czyli Przedwiośnie, czy Potop, absolutnie formacyjne rzeczy. Formacyjny był dla mnie George Orwell i Albert Camus. I to nie jako powieści o pisarzach, ale bardziej jako eseiści i bardziej jako ludzie, gdzie trochę bibliografię się trzyma w jedną ręką, a biografię w drugiej, tak? Znaczy, nie zrozumie Orwella człowiek, który nie wie, że Orwell walczył w Hiszpanii po stronie Republiki. Nie zrozumie Alberta Camus człowiek, który nie wie, że był we francuskim ruchu oporu i jak tam trafił, który nie zna jego dzieciństwa w Algierii.
Po prostu też jako postawy też ci ludzie mnie fascynowali i oferowali mi też bardzo szybko to, co stało się takim charakterystycznym szlifem mojej refleksji, czyli lewicowy antykomunizm. Mm-hmm. Nie bycie lewicowym niekomunistą. Nie, napisanie czegoś takiego jak krew Węgrów. Mm-hmm. Alberta Camus. Radykalny antykomunizm. Komunizm jest wrogiem i z komunizmem się walczy do ostatniego naboju, a potem na bagnety. Więc to na pewno musiałbym wymienić. Filmy Ken Loach. Mhm. Wspaniały film, który wstrząsnął mnie jak mało który, czyli oryginalny tytuł jest The Wind That Shakes the Barley. Polski tytuł jest chyba Wiatr buszujący w jęczmieniu, bardziej kołyszący powinno być, ale w każdym razie opowieść o lewicy irlandzkiej, o Sinn Féin, o irlandzkiej armii republikańskiej. Mhm. Utrzymana w tonie kina moralnego niepokoju ze wspaniałą rolą Killiana Murphy'ego, którego teraz będziemy kojarzyć głównie z roli Oppenheimera. Wtedy młody Killian Murphy. Film absolutnie powalający, przejmujący. I duże wrażenie i duży wpływ też na mnie wywarło bycie w trzecim sektorze od najmłodszych lat. Znaczy ja zawsze byłem tak jedną nogą w świecie startupowym i to był w sumie mój sposób na zarabianie na życie. Po prostu dołączanie do startupów, robienie startupów, bycie przedsiębiorcą. Ale jednocześnie podobny duch, tylko w fundacjach, w stowarzyszeniach i zawsze się w tego typu rzeczach udzielałem. W najróżniejszych historiach. Robiliśmy z jedną fundacją akcję Książka z Polski, czyli zaopatrywaliśmy polskie szkoły na Ukrainie i w Mołdowie w polskie podręczniki, bo się okazało, że dla nich polska książka to tak jakby dla nas kupować amerykańskie cenowo. Mhm. Robiliśmy wigilie polsko-ukraińskie. Pamiętam widzewską manufakturę, tak a propos Widzewa, która była takim miejscem, gdzie każdy kawałek tej powierzchni był właśnie zajęty przez inną fundację czy stowarzyszenie. Tam spędzałem mnóstwo czasu na różnych prospołecznych akcjach. Tak też trafiłem do crowdfundingu. Moja pierwsza książka była finansowaniu społecznościowemu poświęcona. No i też różnym prospołecznym celom, prospołecznym przedsiębiorstwom, redakcjom pism pomagało się poprzez finansowanie społecznościowe w ogóle przetrwać. No i my teraz też z niego korzystamy, robiąc podcast Dwie lewe ręce. A nie miał pan takiej presji ze strony, zwykle się ze strony rodziców pojawia, że lepiej mieć zdefiniowany jasno zawód, taką torową ścieżkę kariery, to jest bezpieczniejsze. Myślę, że moi rodzice do tej pory czekają, aż się znajdę normalną pracę. Tak? Jak robiłem startupy, to przecież emocja była podobna, to znaczy jakaś grupka młodych ludzi coś sobie uroiła, że będzie robiła jakieś tam systemy, które, Boże, kto to potem będzie kupował, korzystał z tego, przecież oni się wygłupiają i bawią i marnują czas. Normalny człowiek to po prostu pisze CV, rozsyła, idzie do pracy. No i potem wszyscy ci tam jeszcze koledzy, koleżanki to zostają prawnikami, lekarzami, już coś takiego mają konkretnego, my tutaj robimy startup. No ale oczywiście z czasem, jak widać, że te startupy zaczynają osiągać jakieś sukcesy, zaczynają być widoczne w mediach, no przede wszystkim mają dużych klientów, mhm. bo my pracowaliśmy dla dużych korporacji w przytłaczającej mierze, no to też łatwiej uwierzyć, że dobra, może to ma jakiś sens. Natomiast byłem też w takiej sytuacji, że w biznesie też trochę tak jest, że ktoś ma szerokie horyzonty, to ma wąskie perspektywy. Biznes wymaga absolutnego skupienia. Biznes wymaga tego, żeby nie rozdrabniać się na robienie podcastów, czytanie książek, etc., tylko żeby networkować, żeby pilnować interesu i żeby naprawdę pracować po 12 godzin dziennie i wtedy po iluś tam latach można zacząć przechodzić w ten taki tryb, gdzie raczej jest się właścicielem, a menedżerowie tym wszystkim zarządzają. Znam już ludzi, którzy gdzieś tam w tym punkcie się znaleźli. No i ja musiałem sobie zadać pytanie, czy ja chcę być dalej na tej ścieżce, czy jednak czuję, że moje powołanie jest gdzie indziej, że po prostu muszę w swojej duszy złożyć jakąś obietnicę, że nie chcę być najbogatszy na cmentarzu, nie chcę, żeby kiedyś o mnie mówili, a ten to umiał sprzedawać, był dobrym handlowcem, albo ten to robił dobre systemy, albo znowu muszę robić na tego złodzieja. Tylko żeby raczej być zapamiętanym jako ten, który napisał te książki, jako ten, który robił ten podcast, jako ten, który jakkolwiek się przyczynił do tego, żeby jakaś lewica mogła się odrodzić, żeby idee, które są mi bliskie, mogły się
propagować. Pamiętam, że miałem taki moment, jak byłem w Krakowie w jednym z kościołów, już nie pamiętam z którym, ale było tam bardzo dużo tablic pamiątkowych. Bardzo często niezwykle bogatych i wpływowych ludzi, jakichś ziemian, przedstawicieli wielkiej burżuazji i tak dalej. I na żadnym spośród tych upamiętnień nie było słów o tym, że no ten to oczywiście miał tyle hektarów, a tamten to oczywiście miał taką fabrykę. Tylko zawsze była jakaś taka rzecz, którą zrobił totalnie przy okazji, tak? Ufundował jakąś szkołę albo zrobił coś podobnego i to mu dało nieśmiertelność. I to też mnie wtedy tak uderzyło, że jeżeli człowiek naprawdę chce, żeby jego życie było służbą, a ja uważam, że tylko życie, które jest służbą, jest dobrym życiem. To może być różna służba, tak? To rodzice, którzy mają dzieci, to jest jedna służba. Lekarz jest zawsze na służbie, pielęgniarka jest zawsze na służbie, nauczyciel jest zawsze na służbie. Tak? Ale życie, które jest służebne według mnie, jest życiem, który ma sens. No to też chciałem sobie powiedzieć, że bycie biznesmenem to jednak nie jest służba. Tak sobie mówimy. Mm-hmm. Pamiętam to w startupach. Zmieniamy świat, demokratyzujemy coś, upowszechniamy coś innego, ale wszyscy wiedzieliśmy, że to nie jest prawda. No jesteśmy w tym biznesie dla pieniędzy, dla pozycji, po to, żeby być w grze. Stworzyć unikorna. Tak. No i w którymś momencie uznałem, że dobra, no przychodzi ten moment, że trzeba podjąć decyzję. I podjąłem decyzję, koledzy poszli dalej, robią dalej biznesy, robią to świetnie i trzymam za nich kciuki. A ja przynajmniej mogę teraz, będąc dziennikarzem, publicystą, pisarzem, trochę bardziej kompetentnie się wypowiadać o tym, jak ci przedsiębiorcy żyją i jak wygląda gospodarka nie na poziomie makro, o której, jak każdy przedsiębiorca, wiem mało, ale jak wygląda na poziomie mikro. I ja nigdy nie mówiłem, że to tylko są wyzyskiwacze, których trzeba dojechać, bo doskonale wiem, że drobny przedsiębiorca dużo bardziej przypomina pracownika najemnego w swoim codziennym życiu. I że rozbicie fałszywej solidarności między drobnym przedsiębiorcą a wielkim przedsiębiorcą czy korporacją w ogóle powinno być jednym z zadań dla lewicy. Tak jest. No to ja też przeżyłem taki moment przełomowy, bo przez parę lat prowadziłem ze znajomym firmę działającą w e-commerce. No i takim właśnie w pewnym momencie zdaliśmy sobie sprawę, że pakowanie paczek albo patrzenie, jak inni pakują paczki, to nie jest to, co chcemy robić w życiu. I mimo perspektyw z tego zrezygnowaliśmy. A co to jest zwrot egoistyczny? Zwrot egoistyczny to pojęcie socjologii, które mógłbym teraz tłumaczyć uczonym językiem, ale mówiąc wprost i po ludzku, jest to po prostu sytuacja, w której ludzie uczą się przedkładać byt swój własny, swojej ewentualnie najbliższej rodziny i przestają czuć jakiekolwiek więzi wspólnotowe. Od takich najprostszych i najbliższych, czyli ze swoimi sąsiadami, ze swoimi współpracownikami, po te najbardziej głębokie, te najwyższe, to znaczy nie czują już wspólnoty narodowej, nie czują wspólnoty klasowej, to już nawet nie wspominam. I on się zazwyczaj doskonale rymuje ze zjawiskiem amoralnego familiaryzmu. To znaczy, że etyka jest dobra, ale w relacjach rodzinnych, no i oczywiście no, nie ograbiłbym swoich dzieci, czy nie zdradzam swojej żony, natomiast na zewnątrz rodziny to już wszystko uchodzi. A właśnie a propos tego drugiego pojęcia, to jest dla mnie niesamowite, bo ja mam trochę znajomych, no, głównie w Austrii, ale też w paru innych krajach Europy Zachodniej. I jak w Polsce jest jakaś taka sytuacja, że trzeba, no nie wiem, nawet towarzyska impreza, no, trzeba pójść po tam piwo czy coś, no, to, albo jest jakiś problem do rozwiązania, no to pojawia się wtedy zawsze sformułowanie, albo prawie zawsze, no to się jakoś zorganizuje, załatwi, prawda, ogarnie, tak? A na Zachodzie to jest w ogóle poza jakąś strefą odniesienia. Nie wiedzą, o co chodzi. Po prostu nie łapią sensu tego. Więc to zawsze mnie Ale też to, zaskakuje. Co bym chciał, żeby było u nas, a co oni mają w dużo większym stopniu, to jest to, że ludzie lubią się przyłączać do rzeczy. To trochę wracam do tego, co mówiliśmy wcześniej o tych klubach sportowych i tak dalej, że naprawdę wielką wartością jest to, kiedy ludzie widzą, o, tu jest jakaś fundacja, tak? No to ja spróbuję trochę czasu poświęcić, żeby zrobić tej, o, tu jest jakiś klub sportowy, o, to ja może tutaj się zorganizujemy i poćwiczymy. I to jest na przykład coś, co według mnie ratuje nawet tak indywidualistyczne społeczeństwo jak amerykańskie, że oni zawsze byli tym Society of Joiners i to też sprawiało, że dobra, państwo niewiele zrobi dla człowieka, ale lokalna wspólnota wiele zrobi dla człowieka. Tak. To słabnie,
to bardzo słabnie dzisiaj w Ameryce, ale są jeszcze tego ślady. U nas zawsze jak ktoś mówi, że ktoś był filarem lokalnej społeczności, to on cytuje amerykańskie filmy. U nas nie ma w ogóle czegoś takiego, jak lokalna społeczność i jej filary, no, a już nawet nie wspominam o Niemcach, którzy są w ogóle mistrzami świata w zrzeszaniu się. Więc ja patrzę z jakąś tam nadzieją na przykład na to, że u nas się odtwarza korporacje akademickie i to niekoniecznie z ich całym endeckim zacietrzewieniem, które było przed wojną, ale tak, ktoś jest na studiach, jest studentem, no w studiach przecież nie chodzi o to, żeby się uczyć, chodzi o to, żeby studiować, a studiować znaczy poznawać życie, świat i ludzi, no taka banalna rzecz. Jak jest biblioteka... Chodzić na piwo. Dokładnie, ale jak jest biblioteka uniwersytecka, przecież w niej musi być stołówka. Mhm. Bo człowiek idzie do biblioteki uniwersyteckiej nie po książki. On powinien tam iść między innymi po książki, powinien tam iść, żeby poznawać ludzi, żeby ludzie się poznali. I ci ludzie, co się poznają w tego typu okolicznościach, to są często potem relacje na całe życie. To my tego kompletnie nie mamy. I to zresztą, jak pytamy o przyczyny słabości lewicy, no to tak przeżarta wspólnota nie jest w stanie później wydawać ludzi o wspólnotowych poglądach. A skąd zainteresowanie akurat francuską myślą społeczną czy filozoficzną? Ja podobne pytanie zadawałem profesor Jacyno, która tutaj jakiś czas temu była i też mi się wtedy przypomniało, jak Jan Wruber, który uczył mnie historii, bo ja uczyłem się na Bednarskiej Społecznym Liceum. Tutaj w Warszawie właśnie Jan Wruber uczył nas historii i na pierwszych zajęciach powiedział coś takiego, że po moich lekcjach możecie nie pamiętać daty bitwy pod Grunwaldem, możecie nie wiedzieć, jakim wynikiem skończyła się II wojna światowa, ale jak dobrze wykujecie historię Francji, to sobie poradzicie, bo historia Francji to historia świata. Mhm. No to Francuzi lubią tak mówić. To znaczy, że historia świata to jest rozdział w historii Francji, że Francja ma właśnie takie uniwersalne i uniwersalistyczne powołanie. Natomiast wbrew temu, co bardzo wielu ludzi mówi, to na przykład w wiecznej lewicy jest więcej angielskiej lewicy niż francuskiej, która na mnie tak globalnie wywarła większy wpływ. Jest dużo niemieckiej lewicy też. Ja jestem kojarzony z Francją, francuską historią, myślą i tak dalej, z powodu, który jest dość prozaiczny. W Polsce się Francją prawie nikt nie zajmuje, prawie nikt nie ma o niej bladego pojęcia. Więc jak ktoś mówi cokolwiek na temat Francji, innego niż jakieś takie obiegowe stereotypy i złośliwości, no to po pierwsze in plus zaczynają go traktować jako eksperta, nawet jak nim nie jest. Ja się na przykład nie czuję żadnym wielkim ekspertem od Francji. Ekspert od Francji to byłby człowiek, który tam siedzi, który tam ma kontakty, który zna jakichś polityków, dziennikarzy, który ma wejrzenie za kulisy, a nie człowiek, który zna Francję, bo parę razy tam był, bo ma tam paru znajomych, do których można napisać na Twitterze i czyta gazety, książki i portale. To jest jeszcze za mało na taką eksperckość, tak? Eksperckość to jest człowiek, który jest na miejscu, który wrósł w ten kraj. Ja nie wrosłem zdecydowanie we Francję, ani w żaden inny kraj frankofoński. No ale jak poprzeczka jest tak nisko ustawiona, no to ktoś cokolwiek wie, to już bardzo dużo wie w naszych warunkach. No i in minus jest nazywany frankofilem. To w Polsce jest straszną obelgą. To pan zauważył. Nie ma anglofilów w debacie publicznej. Nikogo się nie smaga tym. Albo nie ma italofilów, nie ma hispanofilów, a są frankofile i oni są wrogami z jakiegoś powodu. I to jest bardzo ostre. I ja często dostaję takie wiadomości, frankofilia to się leczy. Bo co? Bo napisano jakieś zdanie, które jest absolutnie empirycznie prawdziwe. No i właśnie mnie ku Francji popchnęła w dużej mierze przekora. To znaczy ja miałem... cały czas słyszałem jakieś negatywne stereotypy na temat Francji. One po prostu kompletnie nie przystawały do tego, co ja znałem, widziałem i tak dalej. Pierwszy raz we Francji byłem, miałem 18 lat. Na przykład jak ktoś mówi... co jakieś tam żarty o białej fladze i tak dalej. Ja mówię, zaraz, przecież ten kraj wygrał więcej wojen niż jakikolwiek inny kraj na świecie. Mhm. Neil Ferguson o tym ładnie pisał, brytyjski historyk. Żaden kraj nie wygrał tylu wojen. To mówię przez cały okres tego 1500 lat, nie? Poza tym też ta historia II wojny światowej była dużo bardziej skomplikowana. No, była wolna Francja, na końcu mieli 1 250 000 żołnierzy pod bronią. Zresztą pisałem swoją pracę zaliczającą proseminarium o wolnej Francji. Podobnie, a przypomnę, że dla mnie to jest czas wojny w Iraku.
kiedy ten antyfrancuski sentyment jest bardzo silny. I u mnie się właśnie wtedy to zainteresowanie Francją pojawia. No a potem, jak już się zaczyna czytać na temat Francji, coś poznawać, no to faktycznie człowiek sobie myśli, że to jest nieprawdopodobne, że to się wydarzyło naprawdę. Znaczy, jak tak po prostu postać po postaci. No. Czyta się na temat Joanny d'Arc, że co, że wieśniaczka znalazła miecz w szczerym polu i uznała, że Bóg go tam sprowadził i wygrała wojnę stuletnią, tak? To są takie rzeczy, które jakby George Martin to napisał, to byśmy powiedzieli, no, fantastyka, nie? Natomiast to jest historia Francji. Czyta się o Napoleonie, tak? Jakiś człowiek z Korsyki podbił całą Europę. Czyta się o I wojnie światowej i sławny meldunek wtedy generała, później marszałka Focha. Moja lewa flanka ustępuje, prawa flanka idzie w rozsypkę, tam centrum wyniszczone, sytuacja idealna, atakuje. Czyta się o Georges Clemenceau, o Charles de Gaulle, już nie wspominam o kulturze, o filmach, o malarstwie, o pisarstwie, o poezji. Tak? Dla mnie wielkim odkryciem był też, wymieniłem Alberta Camus, ale Victor Hugo, pamiętam, jakie na mnie wrażenie. Nędznicy na mnie zrobili bardzo duże wrażenie. Balzac jest moim ulubionym pisarzem. Znaczy, uwielbiam go jako takiego psychologa społecznego. Ja tak normalnie to nie przepadam za powieściami. Znaczy, szkoda mi trochę tracić tyle czasu z fikcyjnymi postaciami. Tak? Wolę się bawić ideami niż życiorysami, ale dla Balzaca robię wyjątek, bo on jest takim nieprawdopodobnym psychologiem społecznym. Znaczy, dla niego ludzie to są zawsze jakieś typy, to są, no, jakaś głębsza prawda stoi za każdą biografią. On doskonale potwierdza tą prawdę, że co nie jest biografią, w ogóle nie jest. No i to oczywiście, że rodzi takie uczucie fascynacji, jakiegoś takiego bycia pochłoniętym Francją. Natomiast do tego należy oczywiście od razu dokrzyczeć, że to nie oznacza, nie wiem, zgadzania się z każdym francuskim rządem i jego polityką, bo czasami ludzie tak to odbierają. Ja mogę tylko skierować ludzi do tych takich najbardziej istotnych tekstów, które napisałem. No chociażby taki potężny, na 20 parę tysięcy znaków tekst Klucz do Macrona, który jest bardzo krytyczny względem niego, względem francuskiej polityki i zresztą traktuje jedną ze swoich misji życiowych, przestrzegać ludzi przed francuską tendencją centralizacyjną w Unii Europejskiej, że Francja jest dla nas dużym problemem i konkurentem. Natomiast no, nie będę siedział i kłamał na przykład na temat wsparcia ukraińskiego dla Ukrainy i nie będę mówił, że nie było ciężkiej artylerii, pocisków pocisków przeciwpancernych i dziesiątek innych rodzajów broni wartych miliardy euro, tylko dlatego, że tego nie widać w śmiesznych tabelkach Instytutu Kilońskiego, który tak samo twierdził, że Polska Ukrainie przekazała 0 czołgów. No więc no, ja wiem, definicja frankofila jest taka, że jest to człowiek, który nie kłamie na temat Francji. No to jeżeli taka jest, to ja mogę dalej być frankofilem. A myślał pan kiedyś, żeby wyjechać, wyemigrować, albo nawet czasowo po prostu w formie takiej... Czasowo mógłbym to zrobić, dlatego, bo generalnie bardzo lubię być za granicą, tak? Mam takie... jak to, już mówiąc takim bardzo uczonym językiem, jestem jednym z tych ksenofilicznych restrykcjonistów, to znaczy ludzi, którzy silnie są zainteresowani innymi kulturami, podziwiają inne kultury i tak dalej, a na przykład są przeciwnikami tego, żeby absolutnie wszystkie kraje się wymieszały ze sobą etnicznie i żeby po prostu skończyć z takim całkowitym kosmopolityzmem. Ja lubię, jak kraje mają wyrazistą tożsamość kulturową i właśnie to, że Polska jest Polską, Francja Francją, Anglia Anglią, a Maroko Marokiem, a Kazachstan Kazachstanem, a Japonia jest dla mnie wielką wartością. Czyli może być różnorodność etniczna, by kulturowo była. Znaczy, nie należy mylić różnorodności etnicznej z kulturową, tak? Znaczy, dla mnie mogą być czarni Polacy, żółci Polacy, jakcykolwiek Polacy. Natomiast wolałbym, żeby mieli na imię Władysław. I żeby się utożsamiali z polską kulturą i żeby tą kulturę nieśli dalej. Ze wszystkim, z czym przyjeżdżają, ze wszystkim, czego nauczyli się po drodze, no ale to też to jest fascynujące we Francji, prawda? Francja jest czym? No jest zbiorowiskiem narodów tak naprawdę, które się połączyły, żeby stworzyć Francję. No, jako żywo w Alzacji to ci ludzie byliby jeszcze kiedyś Niemcami, a w Nicei Włochami, a na północy kraju byśmy mieli przestrzeń od celtyckich Bretończyków po Flamandów, czy Flandryjczyków,
Basków, a na południu mamy Katalończyków i tak dalej, i tak dalej. Że nie wspomnę o Algierczykach, Marokańczykach, Senegalczykach, którzy stali się Francuzami i żarliwymi francuskimi patriotami. Jednymi z największych francuskich patriotów, jakich poznałem w życiu, to byli właśnie ludzie na przykład libańskiego pochodzenia, czy kameruńskiego pochodzenia, tak? Tacy naprawdę... Nie tylko, że kadra piłkarska, ale francuski nacjonalizm, taki 110-procentowy. Oczywiście postawy są różne, tak? No są też ludzie imigranckiego pochodzenia, którzy Francji nienawidzą. Więc jasne, że umiem sobie wyobrazić, żebym jakąś część życia spędził za granicą, natomiast całego życia nie, tak? To znaczy... Jest pan człowiekiem stąd? Jestem człowiekiem skądś, tak? Ja, czyli nie jestem człowiekiem, który wszędzie byłby szczęśliwy. Nie traktuję ojczyzny jako hotelu, lotniska, strefy wolnocłowej, tylko jako coś, co się ma we krwi, w kościach i w duszy, i co bardzo naznacza osobowość człowieka. I zgadzam się w pełni z tym, co swego czasu powiedział Andrzej Struk, jak rozmawiał z też z działaczem PPS-u, z Andrzejem Uziębłą, z Adamem Uziębłą, który, no taki prawdziwy PPS-owiec, to znaczy przedwojenny i w Legionach Polskich, i w Armii Krajowej, umarł na emigracji zresztą w Londynie, no, w Paryżu. I ta emigracja i ten paryski bruk to była kara, tak, no, że nie może wrócić do Polski, którą rządzą komuniści. No i on powiedział do Andrzeja Struga przy którejś okazji: słuchaj, no to teraz jesteś takim piewcą naszych bojowców, naszych legionistów, to naszego czerwonego rycerstwa, ale ja pamiętam, jak ty byłeś taki dość niechętny wobec patriotyzmu i niepodległości i tak dalej. I Andrzej Struk powiedział: tak, bo ja ich nie rozumiałem. Mi się wydawało, że patriotyzm to jest to, czego mnie uczyli w domu. A dom w jego przypadku to był dworek szlachecki. Ja myślałem, że to jest katolicyzm, konserwatyzm, pan Tadeusz i pan Wołodyjowski, tak? No i myślałem, co, my pójdziemy z tym do robotnika z Łodzi, mu powiemy, że to jest jego dziedzictwo, jego historia i tak dalej. Tylko, że ja potem zobaczyłem tych robotników w Łodzi, którzy się dają zabić za Polskę. I wtedy zrozumiałem, że patriotyzm to jest coś duchowego. Nawet jak człowiek nie ma słów, żeby o tym mówić, to jest głęboko w nim. I ja mam dokładnie tą samą refleksję. Poza tym jestem też przekonany, że bez patriotyzmu nie ma państwa narodowego. Bez państwa narodowego nie ma prawdziwego obywatelstwa i nie ma demokracji. Jest też refleksja lewicowa, Kazimierz Kelles-Krauts i tak dalej, dużo na ten temat pisali. Nie ma demokracji bez państwa narodowego. Państwo narodowe jest ostatnią rzeczywistością polityczną. No to w takim, no bo musi być jakiś demos. Tak? Nie ma demosu europejskiego na przykład. No to w takiej sytuacji, żeby nasz lewicowy program miał w ogóle minimum szansy realizacji, to musimy mieć swoje narodowe państwa. Patriotyzm z lepiszczem, który będzie je trzymał razem. No i z tego chciałbym uczynić credo rozmowy, ale jeśli pan pozwoli, jeszcze jedno krótkie pytanie. Mianowicie, jak się tworzy bonmot? Jak się tworzy bonmot czy aforyzm? Bo to będą dwie różne odpowiedzi. To może pan w obu wariantach. Bo uważam, że bonmot po prostu wychodzi człowiekowi, tak? Wychodzi z rozmowy, wychodzi w ogóle z kultury rozmowy. To się zaczęło od salonów, gdzie się rozmawiało i w takim salonie europejskim chodziło o to, żeby błysnąć paradoksem, ciekawą frazą, czymś takim. I w ramach takiej sztuki konwersacji ci, którzy umieli takim bonmotem błysnąć, punktowali. Natomiast aforyzm to już wchodzimy w warstwę literatury, tak? To znaczy tutaj trzeba się nauczyć pisać, jak to powiedział już przywoływany przeze mnie Balzac, zdania, które są książkami. Byli mistrzowie tego gatunku. Fryderyk Nietzsche, Emil Cioran, Nicolas Gomez Dávila, z bardziej współcześnie piszących Michel Klonowski, niemiecki, bardzo prawicowy myśliciel polityczny. No i oczywiście ci tacy starzy, tak, klasycy typu Chamfort, typu Rochefoucauld. No i to jest po prostu gatunek, w którym człowiek się ćwiczy, tak? Zaczyna pisać jakieś pierwsze aforyzmy, uczy się, co działa, co nie działa. Wie, że są pewne typy, tak? Czyli na przykład aforyzm zbudowany na paradoksie, aforyzm zbudowany na przewrotności. Podpatruje innych i w ten sposób próbuje zaoferować coś swojego. Ja jeszcze miałem tą przewagę, że Twitter mnie tego nauczył, tak? Czyli jest. Twitter sprawia, że trzeba w bardzo wąskiej przestrzeni bardzo dużo przekazać i czasami właśnie rozstrzygnąć spór. To zresztą powiedział też bardzo wybitny aforysta Nicolas Gomez Dávila, że aforyzm ma być jak celny strzał zza barykady, tak? Raz pociągamy za spust i przeciwnik pada.
No więc, Twitter tego uczy i też ja mam takie wrażenie, że aforyzm jest właśnie w tym sensie do bólu współczesny, że ludzi, którzy mają bardzo mało czasu, mają mało uwagi, to właśnie bardziej pociągnie książka, którą można kartkować, skupić się na jednej, dwóch myślach, trzech, na tą chwilę odłożyć, wrócić, odłożyć i właśnie zamyślić się. To jest moja największa, to była moja największa ambicja, kiedy pisałem tą książkę, żeby ktoś więcej myślał niż czytał, kiedy siedzi z nią w ręku. Co gwarantuję, że to się udało. Dziękuję. Właśnie jeszcze pytanie, to w takim razie jak wyglądała praca nad tą książką? Czy właśnie też jak miał pan może więcej weny, chociaż to takie pojęcie, no. Ale powiedzmy, że weny coś panu przyszło do głowy, to zapisywał pan to gdzieś w jakimś właśnie podręcznym notatniku i to było takimi falami, czy raczej falami, projektowo? Falami, nie, wieczne notowanie stworzyło wieczną lewicę, to znaczy to są takie takie glosy, takie zapiski do takiego, powiedzmy, wielkiego tekstu implicite. Tak? To znaczy, czyta się jakąś książkę, tak? Przyszła jakaś myśl, jakaś refleksja, coś się notuje. Ogląda się film, jest się w muzeum, idzie się na spotkanie z politykiem, dziennikarzem, aktywistą, też się dostrzega rzeczy. No też oczywiście ma się całe swoje dotychczasowe życie i ma się takie myśli, które się zawsze w sobie nosiło i chce się je wyrzucić. I powstaje w ten sposób bardzo dużo takich pozapisywanych notesów z myślami, które potem podlegają jakiejś obróbce, tak? To znaczy, to nie do końca wygląda tak, że najpierw powstaje myśl, takie zwykłe zdanie oznajmujące, a potem trochę chcemy mu dodać uroku i nadać mu styl, tak? To od razu trzeba myśleć w tych kategoriach, tak? Jak to będzie brzmiało, te słowa muszą mieć swoją muzykę i melodię. Natomiast dla mnie to było tyle prostsze, że ja zawsze miałem też aforystyczny styl pisania. Tak? To znaczy moje długie, takie zbite, jednolite teksty też są poprzecinane takimi myślami, które mają być wojujące, paradoksalne, takie łatwe do cytowania. Taka jest ambicja też w tekście, który nie jest zbiorem aforyzmów, więc po prostu przeniosłem coś, co i tak robiłem. No i ostatnia sprawa, taka zakulisowa. Wiedziałem też, że będę chciał napisać książkę, która nie będzie czyjąś biografią, czy nie będzie książką jakiejś partii politycznej, żeby zostawić ten taki indywidualistyczny historyk, nie być tylko historykiem, tylko własną, oryginalną myśl opisać. A jednocześnie miałem poczucie, że jak się wezmę za to, jako taka książka, że rozdział pierwszy to trzeba to, a rozdział drugi to trzeba tamto opisać i tak dalej, no to będzie taka uczona, taka tęga, profesorska proza prawdopodobnie z tego wyjdzie. Teraz jak tego uniknąć? Co zrobić, żeby to takie było dla każdego łatwe, przystępne? No i właśnie stwierdziłem, no dlaczego Nietzsche dalej żyje? No między innymi dlatego, że ludzie pamiętają te jego aforyzmy i że dobra, spróbujmy w tamtą stronę. Zapraszamy do lektury, a ja dziękuję panu bardzo za rozmowę. Państwu przypominam, że moim gościem był dzisiaj Marcin Giełzak i zapraszam oczywiście na kolejne odcinki podcastu Kontrasty, które ukażą się już niebawem. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.